z nami Damian Jonak. Szybko, łatwo i przyjemnie. Niekoniecznie. No, ale dzisiaj było łatwo. No, łatwo było to, co kibice oglądali, ale to, co ja przeżyłem przed walką i moje ciężkie przygotowania, redukcja wagi i wszystkie inne aspekty organizacyjne, więc pamiętajmy, że widzimy tylko wisienkę na torcie, tą samą przyjemność, a przygotowania do walki są dużo cięższe. To tak przyjemnie było popatrzeć na ten knockout, ale powiem Ci, że Argentyniec był wynoszony jakieś 3-4 minuty po walce i on dalej był nieprzytomny wtedy jeszcze. No niestety akurat no, ten cios, który mi wszedł, no, wszedł czysto na brodę i tak naprawdę no, po prostu rzuciłem luźno rękę i tyle. No. Tak jak powiedziałem już wcześniej, trener Złotkowski po prostu prosi mnie, żebym tylko bił luźno ciosy, że po prostu ten knockout sam przyjdzie, żebym nie skupiał się na sile, tylko po prostu na tym, żeby rzucać ręce i z tego luzu powiedział mi, że samo wyjdzie, no i samo wyszło. No. Obiecał, ty posłuchałeś i wyszło. Tak jest. No, to jest mój trener, który jest mi bardzo bliski sercu, bo bardzo dobrze się rozumiemy. Mimo tego, że nie trenowaliśmy razem cały czas, to odkąd się poznaliśmy właśnie w 2018 roku i zaczęliśmy trenować, to jesteśmy przyjaciółmi do tej pory i po prostu bardzo go cenię. Uważam go za jednego z najlepszych trenerów w ogóle od stójki w Polsce i po prostu mamy dobry timing ze sobą. A propos tego timingu, to właśnie tak przyszedł knockout, bo w tempo trochę wszedłeś. No tak, no w boksie tak naprawdę właśnie ten timing jest najważniejszy i to nie chodzi o nie wiadomo jaką siłę, nie wiadomo jaką szybkość, tylko ten timing. No, musimy po prostu czytać walkę i po prostu bić luźno ciosy, tak jak to też jest filozofia Krąg Gymu. To samo mi ten Sugar Hill tłumaczył i za każdym razem właśnie balans, luz i rzucanie rąk. No, jak mam ciężkie ręce, no to po prostu to samo wyjdzie. No, teraz też akurat robiłem mniej wagi, nie musiałem się aż tak żyłować. Dla mnie te parę kilogramów to jest naprawdę, no, nie chcę nawet ludziom tłumaczyć, jaki to jest oddech, że mi się udało po prostu mniej tych kilogramów robić. Może dlatego też wyszedł ten knockout, bo po prostu te ręce inaczej chodziły. A jak się żyje z tą wagą, no ja już jestem wiekowym panem, więc no, musimy to zrozumieć, że mi ta waga naprawdę schodzi później coraz gorzej. A propos tego, co mówiłeś, to chwaliłeś Sugara Hilla, zanim to jeszcze było popularne. No ale ja tego człowieka poznałem bardzo dawno temu i... Ja tak się że śmieję, bo teraz wszyscy mówią Sugar Hill, a pamiętam jak ty wróciłeś zachwycony tym trenerem parę lat temu już dobrych. Ja jak wróciłem i to tak naprawdę poznałem Sugar Hilla dzięki takiemu skromnemu chłopakowi z takiej małej miejscowości koło Legnicy, nazywa się Marcin Mlak, kibice i tutaj ludzie z boksem związani, którzy tam często piszą, to na pewno go kojarzą z dawnych... U mnie w redakcji był. No właśnie, no. Tylko mało poważne, ale był u mnie w redakcji. Tak, ale to jest chłopak, który tak naprawdę to on mi dał kontakt do niego, on do niego napisał i nie był, jak to się mówi, wielkim ani promotorem, ani menadżerem, tylko po prostu był fanem sportu i był później moim bardzo dobrym przyjacielem, z którym mam kontakt do tej pory i to on mi pomógł właśnie w kontakcie z Sugar Hillem i poleciałem do niego na parę treningów do właśnie Niemiec, kiedy były przygotowania do walki z Fanfarą Stevensona. No i Marcin poleciał ze mną, tak naprawdę sam nie mogłem w to w ogóle uwierzyć, że on mi ten trening z nim załatwił. No i tam spędziłem parę dni, no i po prostu ustaliliśmy, że będę mógł przylecieć do Stanów, tam jakby później spędziłem miesiąc czasu, no i to była naprawdę moja jedna z najwspanialszych przygód z boksem, jaki w życiu przeżyłem i ten człowiek mnie bardzo, bardzo mocno zaszczepił takim boksem ze zrozumieniem, czyli trening bokserski jest naprawdę piękny, tylko trzeba go po prostu bardziej zrozumieć. Ja dzięki niemu wiele rzeczy zrozumiałem, nie mówię, że się wielkich rzeczy nauczyłem, ale naprawdę zrozumiałem, inaczej do tego podchodzę i uważam, że jak właśnie tutaj Tyson Fury z nim zaczął trenować, jak był właśnie ten rewanż też z Wilderem, to też napisałem od razu na swoim Facebooku, że będzie wygrana na pewno Tysona Fury'ego, bo to jest trener, który jego filozofia akurat do tego, no oni po prostu są tak dopasowani do siebie, nie będę tam teraz swoich już tutaj rzeczy przedstawiał, ale to co poznałem z trenera Hilla i wiem jak teraz Fury boksuje, to no po prostu pasują do siebie idealnie. Ale rozmawiamy o Damianie Jonaku. Te zupełnie głupie, niepotrzebne deklaracje o końcu kariery, teraz mu się trzeba wypluć, bo rozumiem, że córka ma głos, ale po nokaucie roku na polskim ringu głupio byłoby teraz mówić dalej o zakończeniu kariery.
Nie, nie, nie. To nie chodzi o tutaj jakby deklarację, że coś powiedziałem, chcę odwołać. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Ja naprawdę od kilku lat się męczę z ciężkimi kontuzjami i jakby tutaj zdrowie, które straciłem już nie w ringu, bo to, co straciłem w ringu, to jest tam pół biedy, tylko to, co straciłem na treningach, na ciężkich przygotowaniach i na robieniu tej wagi. Ojej, przepraszam. To naprawdę ja tylko wiem i moja najbliższa rodzina, moja żona przede wszystkim, która wielokrotnie mnie, że tak powiem, tutaj wspierała w ciężkich momentach. No i po prostu ja się po prostu boję o to, że tak jak nawet w tej walce, ja już szukałem jakichś specjalnych tejpów na ręce, żeby pytałem, czy żeby mi jakoś te ręce chroniło, bo mnie po prostu naprawdę te ręce bolą. Ja nawet jak sparuję w rękawicach 18, a czasami nawet w 20, to też mnie ręce bolą po prostu i ja muszę bardzo, bardzo uważać, jak uderzam ciosy. Mam prawą rękę po 3 operacjach, lewą rękę mam po 1, tu mam łokieć golfisty, tu mam tenisisty, to jest naprawdę no już tyle tych, że tak powiem, schorzeń, że dziękuję tylko Bogu, że dzisiaj wyszedłem zwycięsko z tej walki, jestem zdrowy i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku pokażę się w ringu raz lub dwa i będę mógł po prostu sobie spokojnie podziękować kibicom na Śląsku i zakończyć swoje boksowanie w zdrowiu, z uśmiechem na twarzy i będę mógł pomagać swoim kolegom w boksie zawodowym, aby rozwijać i galę boksu i ten sport w Polsce. Ja cię tak trochę podpuszczam, bo jako sporo starszy jednak pan, bo to niby parę lat, ale w tym wieku to już każdy rok się liczy. Jednak jako starszy pan niż ty, wiem o czym mówisz, wiem co to jest wiek. Natomiast kiedy boksowałeś jeszcze z 10 lat temu, to konkurencja w polskim rynku była naprawdę duża. Mieliśmy mistrzów świata, wiesz o czym mówię. A teraz jak Damian Jonak, mam wrażenie, że na koniec kariery otrzyma największy szacunek. Pomimo, że Damian Jonak te 10 lat temu był lepszy, to mam wrażenie, że teraz będą dopiero kibice za Jonakiem tęsknili, no bo tych chłopaków jest tak mało ciekawych teraz. No ale to jakby tutaj właśnie chciałbym pomóc rozwijać tych zawodników, którzy są młodzi, są perspektywistyczni. Ja na przykład teraz przyjaźnię się bardzo mocno z Igorem Prygą, który też tutaj wystąpił na tej gali. Jest to młody chłopak, który jeszcze nie umie może pokazać w pełni swojego potencjału tutaj na tych galach. Może nie nokautuje swoich przeciwników. Akurat nawet w debiucie pierwszą walkę przegrał. Ale ja wiem, jaki jest potencjał w tym chłopaku i na przykład trenowałem z nim też parę razy, więc naprawdę takie osoby jak on... Jakąś psychofankę masz. Nie komentujmy, bo znam tą panią. Słuchajcie, Igor jest na przykład zawodnikiem, w którego bardzo głęboko wierzę. Wiem, że Igor Pryga ma bardzo duży potencjał i na przykład takich chłopaków chciałbym między innymi wspierać i pomóc im jakby przez swoje czy znajomości, doświadczenie, tak poprowadzić ich karierę sportową, żeby właśnie ten polski boks ożywić. Ja jakby tutaj nie będę żadnych wielkich deklaracji zgłaszał, nie chcę mówić o tym, co mam za pomysły. Po prostu chciałbym pokazać jakieś efekty, a później, żeby ludzie to sami ocenili. Czyli chcesz być konsekwentny w tym swoim postanowieniu, tak? Bo jednak z tego, co mówisz, to co prawda niedawno mówiłeś, że to będzie przedostatnia, a teraz już mówisz, że jedna, może dwie, więc już te pożegnalnie jedną walkę podczas tego wywiadu wydłużyłeś, ale raczej chcesz w przyszłym roku skończyć przygodę z boksem zawodowym, tak? Znaczy, ja powiedziałem, że na 40, czyli na te 4 turnieje, ale ja nie wiem, czy to będzie jedna walka, czy dwie, bo po prostu to też w zależności od tego właśnie, jakie będę miał swoje tutaj uzgodnienia z promotorem Grabowskim i z Mariuszem Krawczyńskim, z moim przyjacielem, którym prowadzimy razem Queensberry Polska, bo jestem jakby tutaj zawodnikiem Queensberry Polska i musimy sobie w trójkę usiąść, żeby sobie po prostu pewne rzeczy uzgodnić. Ja tak naprawdę będąc blisko tutaj też właśnie z Frankiem Warrenem przez tutaj współpracę z Mariuszem Krawczyńskim mógłbym tak naprawdę przecież boksować w Anglii bez żadnego problemu, ale ja jakby też właśnie mierzę siły na zamiary i ja nie chcę jechać po to, żeby tylko zarobić pieniądze, a tak naprawdę żeby że tak powiem przy przygotowaniach jeszcze albo w ringu coś mi się stało z ręką,
czy coś, tylko po prostu muszę to tak zrównoważyć, żeby podejść do tego poważnie i żeby nie być osobą, która będzie tylko i wyłącznie myślała o tym, żeby zarobić duże pieniądze, jechać i dostać w łeb i to jest bez sensu po prostu. Ty jeszcze o samej walce, bo pierwsza runda bardzo dobra, wydłużyłeś kombinację tak w pewnym momencie, bo byłeś prawym sierpem, wydłużyłeś to do lewego i go tam już zahaczyłeś w pierwszej rundzie mocno. Potem on do tej drugiej rundy wyszedł, on rozpuścił te swoje ręce z kolei, bił, wydłużył też kombinację. I tak miałem wrażenie, że powoli ta walka będzie się wyrównowała, a pod koniec drugiej rundy już było po wszystkim. Nie wiem, tego chciałeś wyczekać w tej drugiej rundzie, czy dałeś mu trochę się wyszaleć? A czy nie, no ja chciałem po prostu wejść w tempo. Ja spokojnie czekałem. Ja po prostu wiedziałem, że jak będę robił to, co mi trener tłumaczył, Złotkowski, czyli spokojnie, konsekwentnie, na luzie przede wszystkim rzucał ciosy, to po prostu to wyjdzie, bo powiedział, że mam na tyle ciężkie ręce i na tyle mocno biję, w szczególności, że teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, nie robiłem tej wagi tak dużo, to po prostu ten cios wyjdzie na tyle mocny, że go znokautuje i tyle. No i udało się i z tego się bardzo cieszę. Trener Marek Okreskowicz, który też jest moim pierwszym trenerem, był na jednym z moich tam kilku treningów, akurat w Bytomiu i też bardzo podobnie mi mówił. Mówi, Damian, ty tylko po prostu rzucaj ręce i wszystko będzie dobrze. No i, no i wyszło po prostu. Tak się też zastanawiam, bo trochę drążę ten temat, chociaż to trochę wygląda tak, jak ja bym cię namawiał do kontynuowania kariery, a nawet nie o to mi chodzi, bo skoro w 75 bijesz, sam mówisz, dużo mocniej, bez tego zbijania dodatkowego, to może w 76-200, czyli już takie pełnej, super średniej, taki wyjazd może byś sobie tworzył tą furtkę jeszcze bardziej właśnie przez to, że nie zbijałbyś tak dużo, żebyś się jeszcze lepiej czuł, bo być może rzeczywiście samobójstwem byłoby zbijanie do dobrego zawodnika do wagi średniej. No właśnie, dlatego muszę boksować jak Alvarez w 76-200, a bo w chuj ciężkie to już nawet za dużo, to bym się sam źle czuł. Nie, no się teraz śmieję. Ale słuchajcie, no musicie pamiętać jedną rzecz, moi kochani. Ja jestem zawodnikiem, który naprawdę nigdy w życiu, czy ważyłem wcześniej mniej, czy boksowałem u pana Andrzeja, czy później, ja nigdy nie bałem się żadnych wyzwań, bo ja po prostu to robię od dziecka. Ja się biję, tak już mówiąc dosłownie, od 8 roku życia, bo przecież jeszcze rzut odrębę. Czyli boksowanie, czy walka w ogóle w jakikolwiek sposób z takim przeciwnikiem, czy z takim, no to dla mnie to jest bez różnicy, tylko to jest to fajne, że później jadąc za granicę mogę zarobić większe pieniądze, prawda? Czyli tutaj nie można mówić, że ktoś się boi wyzwań czy czegoś, tylko po prostu trzeba podejść do tego w taki sposób, że ja chcę się pokazać z najlepszej strony. Wtedy, kiedy chciałem, poleciałem sam do Ameryki, sam załatwiłem sobie kontrakt. No po prostu ktoś mi zrobił psikusa i mi nie się mówili o tym, że ja odmawiałem jakieś... Ja nigdy w życiu żadnej walki nie odmówiłem, nigdy. To był chyba ten twój szczytowy moment kariery, prawda? Tak, to był, ale dlatego poleciałem do Ameryki sam, bo bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby spełnić te swoje marzenia. Ja będąc u Boba Aruma w domu, będąc w Las Vegas, w tych magicznych miejscach, ja byłem tak podjarany i ja chciałem walczyć, tylko po prostu no, mamy takie środowisko, jakie mamy, ja nie chcę do tego jakby wracać, ale nigdy w życiu nie bałem się wyzwań, tylko po prostu później tak się moja kariera potoczyła, jak się potoczyła, a jeśli jestem zawodnikiem, który od praktycznie samego początku brał udział w organizacji imprez, które tutaj jego walki się toczyły, no to po prostu ja za dużo rzeczy widziałem, no ja byłem po prostu zawodnikiem, który był może niewygodny, chciano mi tutaj powiedzmy utrzeć nosa, ale to jest nieważne. Chodzi o to, że jakby chcąc teraz walczyć na tym najwyższym poziomie, po prostu musiałbym mieć tak przygotowanie poukładane, żebym był pewny, że jadę po prostu nie tylko po wypłatę, tylko żebym mógł nawiązać jakąś, że tak powiem, rywalizację. A jak mam jechać tylko po to, żeby zarobić pieniądze, no to ja tak nie chcę. To jest dla mnie bez sensu. Tylko wiesz co, kiedyś George Foreman, kiedyś, niedawno obchodziliśmy rocznicę jego wygranej nad Murerem, miał 45 lat i oni się go pytali, jak to jest możliwe, że ty pobiłeś takiego osiłka młodego jak Michael Murer. A Foreman powiedział coś takiego, słuchajcie, jeżeli 45-latek się dobrze prowadzi, to on może stoczyć walkę o mistrzostwo świata i ją wygrać. Problem jest w treningach, trzeba zupełnie inaczej trenować, trzeba mniej trenować, ale mówi, raz na rok jestem w stanie dać walkę życia. Nie częściej, natomiast trzeba być bardzo mądry podczas obozu przygotowawczego, ale tą walkę życia cały czas mogę dać jeszcze nawet w wieku 45 lat.
Zgadzam się w 100% właśnie, że ja też dopiero do tego dojrzałem po wielu latach, że najważniejszy jest mądry trening, nie ciężki trening, tylko mądry, bo nie sztuką jest się zajadzia. Ja byłem dzieckiem, które naprawdę tak ciężko trenowało i ja robiłem takie rzeczy, które tam nie chce mi się nawet o tym gadać, ale był wywiad z Hubertem Kęską, który można sobie poczytać, to tam jest dużo rzeczy opisanych, ile robiłem ciężkich różnych rzeczy związanych ze sportem. I dopiero właśnie z wiekiem później dojrzałem do pewnych rzeczy i wiem, że liczy się właśnie mądry trening, można wszystko sobie poukładać, tylko jeśli ja mam tyle kontuzji, które mnie męczą, to ja po prostu boję się o swoje zdrowie, że po prostu ja jakby wychodząc do ringu chciałbym być pewny, że sprostam tym, że tak powiem 10 czy 12 rundom, a nie, że się martwię, tak jak na przykład w ostatniej walce z Robinsonem, ja się nawet zakładałem z kolegami, że jeśli będę zdrowy, to go znokautuję do czwartej rundy, a w drugiej rundzie mi ręka zdrętwiała cała i ja ledwie prawą ręką ani nie mogłem zbicia robić, ani nie mogłem za bardzo uderzać. Sam nie wiedziałem, co mam robić po prostu, więc ja takich walk nie chcę toczyć, bo to jest walka na pół gwizdka i później będę mówić, że ja już nie dość, że jestem stary, to jeszcze źle boksuję i jeszcze to i tamto. A ja dobrze wiem, że ja to mówię tak, jak powiedziałem, nieskromnie znowu, ale ja jestem pewny, że z takim Robinsonem bym wygrał bez żadnego problemu przed czasem, tylko po prostu moje ciało, że tak powiem, odmówiło mi posłuszeństwa w pewnym momencie i tyle. Dzisiaj byłem zdrowy, trafiłem i wszystko było okej, co nie? Ale też z drugiej strony mniej wagi robiłem. A propos tego, co powiedziałeś o tych mądrych treningach, nie zapomnę, jak Mateusz Pasternak wrócił z pierwszego obozu w Sauerland Event, kiedy podpisał kontrakt i mówi, ja nie wiem, o co chodzi, oni tam prawie w ogóle nie trenują. Potem drugi obóz, trzeci, czwarty, piąty i potem mówisz to samo, co ty. Ja już zrozumiałem, że trzeba po prostu mądrzej trenować. A podobno Andrzej Gmituk też to tłumaczył zawodnikom, tylko nie wszyscy chcieli go słuchać jeszcze. No tak, ale to też właśnie Mateusz jest akurat bardzo doświadczonym zawodnikiem. On to jest chłopak, który jest bardzo inteligentnym bokserem, który czyta boks, on rozumie boks, on analizuje boks. On ma bardzo fajne podejście do wielu rzeczy. Wiadomo, że każdy z nas, ja mam swoją inną jakby troszeczkę może metodykę poruszania się w ringu. On ma swoją metodykę, ale jakby to jest chłopak, który trenuje ze zrozumieniem. On analizuje, on dopasowuje to do siebie, bo my musimy... Inaczej, jak trafi dobrego trenera, to on to zobaczy. Tak jest, tak jest. I teraz chodzi o to, że właśnie zajeżdżanie organizmu i jakby doprowadzanie do wielkich jakby tutaj obciążeń jest bez sensu, bo ja też jak jeździłem jeszcze na kadrę, czy to juniorów, czy seniorów, my czasami byliśmy na zgrupowaniach, gdzie były na przykład 3 kraje i trenowaliśmy najciężej, najbardziej byliśmy dobijani, a tak naprawdę w sparingach wychodziło na to, że mamy najmniej kondycji i sam nie wiedziałem, o co tu chodzi w ogóle, ale metodyka właśnie treningu jest teraz już na tak wysokim poziomie, są tak dobre badania prowadzone, na przykład trener Hycki, który jest, uważam, że jednym z najlepszych trenerów w ogóle przygotowań do sportu walki, którego poznałem i na przykład trenowałem też z nim troszeczkę na AWF-ie w Katowicach. To jest chłopak, który naprawdę bardzo mądrze analizuje właśnie sporty walki. Przykładem jest Tomek Adamek, jak go fajnie przygotował i po prostu on właśnie to też bardzo fajnie powiedział. On wie, kiedy dokręcić śrubę, żeby naprawdę dostać w dupę, ale też wie, kiedy odpuścić i to trzeba po prostu analizować i fajnie poprowadzić i wtedy ten organizm może, jak to się mówi, dużo, dużo bardziej być wydajny. To co, Damian, dobijemy do 50 zwycięstw? Nie wiem, ja już nie chcę dzisiaj nic mówić. Cieszę się, że walka została zakończona nokautem. Cieszę się, że jestem zdrowy. Nie narzekam znowu, że mnie coś boli i że nowy rok będę mógł przywitać z uśmiechem na twarzy i z perspektywami na fajną galę na Śląsku i na pewno tutaj Queensberry Polska i Tymex wspólnie z MB Promotion zrobią naprawdę kawał dobrego boksu. Krasomówca się zrobiłeś na koniec kariery, bo patrzę, 20 minut miało być 2-3, a zrobił się 20. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, dziękuję Ci również.